Hej, kochani, ja się dopiero obudziłam, jak możecie zobaczyć. Dzisiaj jest poniedziałek, bardzo ważny dzień, ponieważ za niedługo jedziemy do San Antonio na moją rozmowę o zieloną kartę. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, też troszeczkę z San Antonio, no to zapraszam do oglądania. Powiem wam, że trochę się stresuję, nie jakoś tym, że coś pójdzie nie tak, bo no jakby my jesteśmy naprawdę w związku, nie tylko dla zielonej karty, więc wiem, że wszystko pójdzie ok, ale jakby to jest ten dzień, na który czekałam od ponad roku. To jest to, czym tak się stresowałam przez cały rok i teraz to już jest no ostatnio prosta. I jestem pewna, że wszystko pójdzie dobrze, ale po prostu taki stres związany z tym, że ta przygoda na szczęście już się kończy. No to jest bardzo dużo emocji i jestem trochę taka poddenerwowana. Nie jakoś tragicznie, ale no bardzo duże emocje dzisiaj mi towarzyszy. Mamy piękny dzień, już wychodzimy, jest 9 rano, spotkanie mamy na 12, San Antonio jest jakieś 2 godziny od nas, a już jesteśmy gotowi. Dojechaliśmy, jesteśmy godzinę za wcześnie, więc idziemy do Starbucksa. Are we going to Starbucks? Yes, tak. No, bo ja już ze stresu muszę siku. Więc idziemy do Starbunia. Rozmowę mamy o 12, ale nie możemy tam być wcześniej niż 11:30. What time is it? Starbucks is Starbunia? Yeah, no, it's Starbucks, I just say it's Starbunia. Jest 10:42, więc mamy jeszcze 40 minut, bo jesteśmy 10 minut od tego. Ale ja wolę być szybciej niż się spóźnić. So how are you feeling? I am feeling all right. I'm ready for it to be done. Are you nervous at all? A little bit, but not very nervous. It's less nerve-wracking when you know you're going in there with, like, a lawyer. And you're really married with each other. And yeah. There's no way that you're not in a real relationship. So, no, it's, I'm very confident in it. What about you? How do you feel about it? I'm confident, too. I am a little nervous, though. Yeah. Because, you know, that's what we've been waiting for. So yeah. I'm nervous because of that. But I don't know if I'm, like, nervous or just very excited, and that makes me nervous. So I'm, like, anxious. Yeah. Yeah. But it'll be good. Yeah. It'll all be done and over. It was me being extra. Yeah. For 10 seconds. If only it was only for 10 seconds. I'd take 10 seconds of extra. Profesjonalnie w łazience Starbucksa pokażę wam mój outfit. Więc mam taką sukienkę. Muszę się chyba odsunąć troszkę. Z takimi kokardkami. Czarną torebkę. I sandały. Także tak się prezentuję. Troszkę na elegancko, ale też bardzo tak na luzie. Miałam bardziej eleganckie sukienki, ale zauważyłam, że o wiele bardziej się stresuję, kiedy mam je na sobie, więc stwierdziłam, że pójdę w taką lnianą i po prostu ma kieszonki, jakoś tak bardziej na luzie, więc o wiele mniej stresu. No w ogóle zobaczcie, tu jest Planet Fitness, tam jest Home Depot, czyli takie Castorama, a tu po środku, randomowo, Immigration Office, po prostu tak zupełnie bez jakiejś wyjątkowości, nic fancy, nic takiego. Po prostu normalnie między innymi sklepami. Podobno kiedyś to był sklep spożywczy, ten budynek. A teraz jest Immigration Office. Dostaliśmy zieloną kartę! Dlatego jemy sushi burrito.
miso soup. Jest pysznie i jest świetnie. So we just got done with the interview and I got the green card. Yeah. So we just want to tell you what they asked. The wait was really long. Yes. The interview was supposed to be at noon. I think they called us in like around 2. We left at 2:25. Yeah. So it might have been before 2. The interview itself was pretty long. It was like half an hour. Yeah. So the first part was like really nice. The officer was friendly. She was just asking how we met. And also she was super excited because she's going to go to Poland for a trip. Yeah, so we like gave her some tips what to do, what to see. Yeah. We showed her pictures. Like we told her about the first date and everything. She was really excited. She seemed like, okay, it seemed like it was going to be a lot of fun. Yeah, you know? It was like really, really friendly. And then, you know, the second part started, which was like asking us the technical questions about, you know, our personal details, just like all the questions from the forms. Yeah. And that was like a complete change. It was like super strict, very serious. And it was, I got nervous because her tone shifted quite a bit. Yeah. And every question she asked, she like really asked it in so many ways, like trying to get you to admit to something. Yeah. And it was just like a lot. We had a lawyer there because we hired a lawyer. So that felt kind of like better. But she was sitting in the back, not really doing a lot. She was just like there to make sure that the officer isn't doing anything shady. But yeah, I mean, the first part was cool. I was like, okay, this is going to be pretty fine. We can handle it. And then the second part started and yeah, that was intense. And you know what? When we talked to our lawyer, she said a lot of times when a lawyer is not present, they can go too far about certain things. And so I was like, I'm glad that the lawyer was there because I wonder like how much more she would have done to try and trick up Victoria. But it was good. At the end, she didn't say like, hey, congratulations, you got your green card. But she did give me like, hey, so when you get your next green card, when you get your citizenship. So like, yeah, obviously I got this one. But it wasn't like, congratulations, you know, you're a permanent resident. Because technically, now. It's probably still in process. It's yeah. probably still. I'm probably going to get. Yeah, I'm going to get the notification from an app probably like this week. And I'm going to get my green card in around 2 weeks, I guess. But yeah, the lawyer said we got it. And like, we knew we got it. It wasn't just like an official thing like, hey, shake your hand. You're a resident now. Yeah, and the interviewee, like, she said that it's going to take 3 to 4 weeks. But typically, they say that so that they can cover their own. Tracks in case anything is wrong. They asked our full names, date of birth. They asked each other's, like, asked me what her birthday was. Yeah. She asked Victoria what my birthday was like 5 times. Yeah. And like she asked him to state my full name like twice. I said your full name twice, like where when we got married born. Yeah, where, like, she asked me when, where he was born, asked him when and where and everything, when we got married, where we got married, about our parents-in-law's names and everything. Yeah, and which was actually kind of tricky because my biological dad, Victoria's never met because I've only met him like twice. Yeah, so I don't consider him Joseph's dad, and so whenever I said his dad's name, she was like, hmm? That doesn't like, sound right, and then we're like, okay, well, let me explain. And then she was like, oh, okay. Yeah, so yeah, I mean, it was fine. Yeah. Except, like, the questions, all the questions that she asked were on the form. So if you fill in the form, like, you know what questions they're going to ask. And the rest of them, the personal questions, it was just like, how did you meet? Where, like, where? How fast did you become, like, romantically involved? And yeah, that was it. Yeah. The second part was stressful just because the attitude and the tone of her voice and changed so mean. Much. She wasn't mean. She was just very solemn. Yeah. Very serious. Yeah. But, so we got it. Yeah, we got it. There's the building. Yeah, right there. Whatever. You got it. It's in there. You can see it. So we're in San Antonio now. We ate a sushi burrito and a miso soup. And now we're going to go. San Pokey. Super good. Now we're going to go to the Riverwalk, I think, if my husband here wants to do that, and eat some ice cream. Yep. Sounds like a good idea. Okay. That was it. That was the update. That's all. Thank you.
zobaczcie, jaką znalazłam restaurację na Riverwalk w San Antonio. Ogólnie Riverwalk w San Antonio to jest taka rzeka, która płynie przez środek San Antonio i dookoła można sobie chodzić, tak trochę jak w Wenecji, jest bardzo ładnie i teraz zobaczycie urywki. Ja ogólnie uwielbiam Riverwalk, więc przyszliśmy tutaj świętować, jemy lody i chyba poszukamy jakiegoś miejsca, żeby wypić margaritę. Do you want a margarita still or not? No ogólnie jest bardzo ładnie, bardzo lubię tu przyjeżdżać. Już jedziemy do domu, odezwiemy się do Was z Austin. Dzień ogólnie był bardzo fajny, trochę stresujący, ale skończył się dobrze. Cieszę się, że moja przygoda z całym tym systemem imigracyjnym skończyła się na 2 lata. Później niestety trzeba będzie przejść przez podobne rzeczy, ale póki co już jest koniec. Bardzo fajny, przyjemny dzień. Piękny Riverwalk, jest to moje ulubione miejsce w San Antonio. San Antonio ogólnie jest cudowne. Hejka, jest już kilka dni później, 8 dni później. Zapomniałam się do Was odezwać, gdy wróciłam do Austin, ale akurat dobrze się składa, ponieważ już dzisiaj, 8 dni później, dosłownie tylko 8 dni później, dostałam wiadomość, że moja zielona karta już została dostarczona. Także jadę teraz do prawnika odebrać ją i wszystko Wam pokażę, także chodźcie ze mną. Patrzcie, przyszło. Oczywiście mam stare zdjęcie sprzed 15 kilo, ale to nieważne. Karta przyszła, mega się cieszę. Tak, jak Wam już pokazałam, karta przyszła, odbiór trwał dosłownie 2 minuty. Porozmawiałam chwilkę z prawnikiem, podziękowałam mi bardzo za całą pomoc. A teraz jadę do Social Security Office, bo muszę sobie uaktualnić mój status. To jest takie troszkę jak PESEL. Tylko właśnie przez to, że teraz jakby mam inny status, bo mam zieloną kartę, a nie żadną wizę, więc muszę jechać to uaktualnić. No a później do DMV wyrobić sobie nowe prawo jazdy. Także to może zająć bardzo długo, ale zabiorę Was ze sobą i mam nadzieję, że nie będzie jakoś tragicznie. Ja i moje szczęście. Dzisiaj akurat Social Security Office zamyka się o 12, a jest 12.07, a do DMV nie mogę pójść najpierw. Najpierw muszę pójść do Social Security, także... to chyba na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam, że zajęło mi tydzień odezwanie się do Was z powrotem z Austin, ale chyba wyszło to i lepiej, bo przynajmniej byliście w stanie zobaczyć, jak wygląda ta zielona karta, kiedy już ją dostałam. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!